Ogromne wrażenie zrobiło na mnie zwiedzanie tej części produkcyjnej zautomatyzowanej i sposób, w jaki łączycie tą technologię z czynnikiem pracownika, czyli ludzkim, sposób podejścia, innowacyjność, a szczególnie to, co widziałem na prezentacji, zastosowanie nowych technologii, czyli tych robotów ramiennych. Każdy element waszej inwestycji przykuwa wzrok, tak? Ponieważ te rozwiązania do tej automatyzacji każdego procesu i procesu dystrybucji jest i wpływa na czas i realizację i zadowolenie klienta. Automatyka i raczej robotyka, którą macie aktualnie w testach, no to również było coś, co wywarło na mnie dość spore wrażenie. Każdy ten element jest, widać, że dopracowany, tak? Czyli na miarę XXI wieku, bardzo fajnie, super to wygląda, bardzo dobrze zorganizowane, eliminuje pomyłki, bo zauważyłem, że mieliście w tamtym dniu wczorajszym wydane 6410 paczek, zero błędów, kwiecień 120 tysięcy z groszami, więc no, wynik zadowalający, jeżeli chodzi o minimalizację błędów, a klient jest zadowolony. Największe wrażenie na pewno sprawiło na mnie to, że na całej hali jest tak mało ludzi. To nawet padło pytanie do Rafała, który nas oprowadzał, czy to jest, nie wiem, jakiś martwy okres dla was, czy generalnie połowa ludzi nie przyszła do pracy, ale okazuje się, że to faktycznie no, dzięki temu, co tutaj macie, pozwala na to, żeby tych ludzi było stosunkowo niedużo. Bardzo mi się podoba podejście Rafała, to spaja, to takie utrzymanie technologii z tym takim czynnikiem ludzkim. To jest dla mnie jednak bardzo ważne, że umiejętnie to jakby potraficie reagować. Wprowadzacie tę technologię, ale nie trzymacie się z optyki człowieka i to jest coś, co jest tak bardzo dobrze widoczne i mega produkcyjne. Podpatrzenie takich rozwiązań, no to jest coś naprawdę świetnego z perspektywy czasu i dania klientowi jakiejś wartości dodatkowej oprócz samego hasła, słuchajcie, mamy magazyn, to nie? No i co z tego? To jak masa innych firm. Ale posiadanie czegoś takiego, takiego rozwiązania i know-how, jak można na przykład zrobić coś bardziej efektywnie, optymalnie, no to już jest wartość bardzo duża dodana. To daje dużą właśnie taką możliwość porównania operacji, szukania dobrych praktyk, ale też patrzenia właśnie, jak się rozwijają różne firmy. I to, co mnie zaskoczyło, to naprawdę to, że polska firma tak fantastycznie się rozwija. I to jako osobie, która jest na rynku logistycznym od 30 lat, i podpatruje różne rozwiązania, można powiedzieć, w całej Europie, to aż serce rości, że polska firma jest w stanie tak inwestować, tak się rozwijać.